W tym odcinku wrócimy do wielkiego kinowego hitu opartego na historii superbohatera. Batman Tima Burtona przez długi czas był wzorem dla innych superbohaterskich opowieści. Co jesteś? Jestem Batman. Pierwsze pomysły, by przenieść się na duży ekran historię Człowieka Nietoperza, pojawiły się pod koniec lat 70. Dwójka producentów, Benjamin Mellinger oraz Michael Aslan, nabyła prawa do filmu od DC Comics. Duet chciał stworzyć mroczną wersję opowieści o tym bohaterze. Tymczasem duże studia filmowe lobbowały, aby produkcja poszła w kierunku serialu z lat 60., który z mrokiem miał niewiele wspólnego. What has yellow skin and rice? A ballpoint banana. Right. W końcu pieniądze potrzebne na realizację filmu wyłożyło Warner Brothers, zachęcone sukcesem Supermana z Christopherem Reeve w roli głównej. W czerwcu 1983 roku pierwszą wersję scenariusza napisał Tom Mankiewicz. Tworząc historię Batmana, wzorował się na tym komiksie z 1977 roku. Jest on również dostępny w Polsce dzięki serii wydawniczej Wielka Kolekcja Komiksów DC Comics z pod tytułem Zjawy z przeszłości. Do projektu został zaangażowany reżyser Ivan Reitman, który zasłynął m.in. Pogromcami duchów. Reitman chciał, aby w roli Batmana wystąpił Bill Murray i Eddie Murphy jako Robin. Ciekawa koncepcja. Propozycje wyreżyserowania filmu otrzymali też bracia Coen. Projektem zainteresowany był również Steven Spielberg. Ostatecznie jednak wytwórnia zachęcona finansowym sukcesem Pee-wee's Big Adventure postanowiła zatrudnić Tima Burtona. W tym samym czasie popularność zyskały dwa komiksy, Powrót Mrocznego Rycerza i The Killing Joke. To sprawiło, że Warner Brothers postanowiło zmienić scenariusz. Burton zaproponował, aby zajął się tym wielki fan komiksów Sam Hamm. Studio przystało na tę kandydaturę. To Hamm postanowił, że rodzinna tragedia Wayne'ów opowiedziana zostanie w formie retrospekcji. Komiksową Silver Cloud ze Zjaw z przeszłości zastąpiła Vicki Vale. Scenariusz gotowy był w październiku 1986 roku. Skrypt zaakceptował jeden z twórców postaci Batmana, Bob Kane. Propozycje zagrania głównej roli otrzymali m.in. Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen, Tom Selleck, Harrison Ford, a nawet Pierce Brosnan. Reżyserowi zależało jednak, aby postać Batmana zagrał mniej znany aktor. Wybór padł na Ray Liotta, ale ten odmówił. W tych długich poszukiwaniach pomógł producent John Peters, który zauważył Michaela Keatona w filmie Czysty i Trzeźwy. Burton był tą propozycją zachwycony. Zachwyceni nie byli natomiast fani komiksu, którzy wysłali do studia Warner Brothers ponad 50 tysięcy listów protestacyjnych. Keatona w roli głównej zanegował też scenarzysta Sam Hamm oraz Bob Kane. Ostatecznie jednak Burton pozostał nieugięty i dobrze. O rolę Jokera starał się m.in. Robin Williams. Pod uwagę brany był również David Bowie. Studio uznało jednak, że to ktoś inny będzie bardziej nadawał się do tej roli. Jack Nicholson zgodził się, ale pod pewnymi warunkami. Aktor zażądał, aby wszystkie sceny z jego udziałem zostały nakręcone w 3 tygodnie, za co miał zainkasować 6 milionów dolarów oraz procent od dochodu filmu. Początkowo to Shin Yang, znana m.in. z Łowcy Androidów, miała wcielić się w postać Vicki Vale, dziennikarki, która rozkochuje w sobie Bruce'a Wayne'a. Aktorka miała jednak wypadek podczas jazdy konnej na kilka dni przed rozpoczęciem filmowania. Producenci szybko musieli znaleźć następczynię. Została nią Kim Basinger. Robinem miał zostać Kiefer Sutherland. Miał, bo postać ostatecznie usunięto ze scenariusza. O napisanie i wykonanie piosenek do filmu poproszony został Michael Jackson. Gwiazdor nie mógł jednak tego zrobić ze względu na wymagającą trasę koncertową. Jego miejsce zajął Prince. Michael Keaton przez 2 miesiące przygotowywał się do roli. Nauczył się nawet kickboxingu od swojego dublera Davida Lee'a. Keaton odgrywał większość filmowych scen walki. Jedną z nielicznych, w których zastępuje go dubler, jest walka z nożownikiem. Według wstępnej wersji skryptu Joker zabija Vicki Vale na szczycie katedry. Batman miał wpaść w furię i zabić głównego przeciwnika. Z tych planów jednak zrezygnowano i postać grana przez Basinger ostatecznie przeżyła. Film powstawał od października 1988 roku do stycznia 1989. Po rozpoczęciu produkcji okazało się, że 30 milionów dolarów to za mało na realizację takiego filmu. Studio zwiększyło budżet do 48 milionów.
Gotham City wzorowane było na mieście z filmu Terry'ego Gilliama Brazil. Scenograf Anton Furst chciał, aby miasto Batmana było najbrzydszą możliwą do wyobrażenia metropolią świata. Natomiast Batmobile, czyli pojazd głównego bohatera, powstał na podwoziu Chevroleta Impala. Stworzenie kostiumu Batmana kosztowało $250,000. Ekipa filmowa wyprodukowała 28 rzeźbionych wzorów lateksowych, wykonała 25 różnych wyglądów peleryny i 6 masek. Podczas noszenia kompletnego stroju Batmana Michael Keaton był kompletnie głuchy. Prawdziwe nazwisko Jokera było hołdem złożonym aktorowi, który w latach 60. grał Alfreda w serialu o przygodach Batmana. Alan Napier zmarł na 2 miesiące przed rozpoczęciem zdjęć do filmu Burtona. Batman trafił do kin 26 czerwca 1989 roku, zarabiając w pierwszy weekend $43 miliony. Łącznie studio zainkasowało na nim ponad 5 razy tyle. Był pierwszym filmem, który zarobił $100 milionów w pierwszych 10 dniach od premiery i był najbardziej kasowym filmem opartym na komiksie DC aż do 2008 roku, czyli do premiery Mrocznego Rycerza. I to by było na tyle, jeśli chodzi o jeden z najlepszych filmów o Batmanie. Historia człowieka nietoperza przedstawiona przez Tima Burtona porywa i oszałamia realizacyjnym rozmachem. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia.